Zintegrowane inwestycje terytorialne to w polityce spójności Unii Europejskiej narzędzie zachęcające samorządy do ścisłej współpracy. Wspólnie robimy więcej. Szanse na bardziej skoordynowany rozwój dostrzegły Koszalin, Kołobrzeg i Białogard wraz z sąsiednimi gminami. Mówi Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. Robiliśmy wiele inwestycji, natomiast one nie do końca były skoordynowane. Gdzieś ścieżka kończyła się w jednej gminie, w drugiej gminie kilka kilometrów dalej się zaczynała. Każdy z nas startował w konkursach, każdy z nas starał się o podniesienie poziomu edukacji, natomiast nie było tej koordynacji. Stąd pomysł na to, aby ten ZIT koszalińsko-kołobrzesko-białogardzki powołać. Miasta i gminy musiały wskazać powiązania między sobą. Mówi Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu. Strategia ZIT koszalińsko-kołobrzesko-białogardzkiego obszaru funkcjonalnego jest jednym z niewielu w Polsce przykładów oddolnej inicjatywy 19 samorządów gotowych do ścisłej współpracy. Nauczyliśmy się wspólnie identyfikować najważniejsze problemy we wszystkich gminach. Nasza współpraca opiera się na partnerstwie, wypracowywaniu wspólnych celów, wskaźników i drogi realizacji tych celów. O wspólnym rozwiązywaniu problemów mówi Piotr Janowski, sekretarz miasta Białogard. Białogard, Kołobrzeg i Koszalin to praktycznie jeden obszar funkcjonalny. W związku z tym podjęto decyzję o realizacji wspólnych projektów, które rozwiązywałyby podobne problemy. Samorządy realizują wspólną strategię ZIT, której celami są zintegrowany i zrównoważony transport, innowacyjna gospodarka oraz edukacja i wychowanie dostosowane do współczesnych wymogów cywilizacyjnych. Na realizację swojej strategii ZIT samorządy otrzymują dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Zintegrowane inwestycje terytorialne to też taki instrument, który pozwala dużo łatwiej zarządzać tymi pieniędzmi europejskimi. Te pieniądze europejskie są bliżej samorządów. Miasta i gminy, zgodnie z celami zapisanymi w strategii ZIT, inwestują w rozwój zrównoważonego, multimodalnego transportu. O efektach inwestycji mówi Łukasz Rybarkiewicz, zastępca burmistrza Gościna. Dzięki strategii ZIT udało nam się tutaj wybudować centrum przesiadkowe, nasz mini dworzec, również obiekty typu bike and ride w ilości 5 oraz miejsca postojowe w 13 miejscowościach na terenie naszej gminy. ZIT wspiera także wymianę taboru na bardziej nowoczesny i ekologiczny. W ramach projektu kupiliśmy kilka nowych niskopodłogowych autobusów. Zastąpiły one stary, wysłużony tabor, który kilkanaście lat temu kupiliśmy od naszego partnera z Belgii. W ramach ochrony środowiska wymieniliśmy stare, zużyte autobusy na autobusy niskoemisyjne. Popularyzujemy transport zbiorowy i rowerowy, dlatego uruchomiliśmy rower miejski i wybudowaliśmy bardzo ważne odcinki ścieżek rowerowych. Droga rowerowa była marzeniem mieszkańców Bonina i Manowa. Poprawiło to bezpieczeństwo tych ludzi, ale również dodało atrakcji gminie Manowo pod względem turystycznym. Dostępność gmin zwiększa się dzięki oddawanym do użytku węzłom wzdłuż drogi ekspresowej S6. Miasta również inwestują w lepsze połączenia z drogami krajowymi i wojewódzkimi. Przebudowaliśmy układ komunikacyjny dróg prowadzących do portu. Już dzisiaj ulice Portowa, Spacerowa i Towarowa zyskały zupełnie inną jakość. Samorządy współpracujące w ramach ZIT tworzą zachęty dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży produkcyjnej i usługowej. Jedna z trzech stref inwestycyjnych powstaje w Koszalinie. Małe i średnie firmy działające na obszarze objętym strategią ZIT korzystają ze wsparcia finansowego na inwestycje prowadzące do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług. Samorządy inwestują w edukację, a szczególnie w podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Te dodatkowe środki to jest kilkadziesiąt milionów złotych, które trafiły do szkół zawodowych na poprawę zarówno bazy dydaktycznej, czyli przede wszystkim sprzęt, w którym posługują się na co dzień przedsiębiorcy, ale też dodatkowe zajęcia dla tych, którzy mają zdolności i te zdolności chcemy rozwijać, nie opierając się tylko na podstawie programowej, ale ucząc dodatkowych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Szlify zdobywają m.in. koszalińscy uczniowie kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarz.
celem wszystkich samorządów jest to, aby ani jedno euro nie wróciło do marszałka i zostało w pełni wykorzystane. Realizacja nagrania jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.